Witajcie z Pruszkowa. Tak się pokaże, pojawiliśmy się tutaj, bo chciałam przejść na drugą stronę, Andrzeju. Pojawiliśmy się tutaj, ponieważ wymieniam dokumenty. W zeszłym tygodniu mi się nie udało, w tym tygodniu mi się udało. Złożyłam wniosek paszportowy. Moje prawo jazdy już jest do odbioru, ale nie mogę go odebrać, bo nie mam jeszcze nowego dowodu. Także tutaj muszę poczekać. No i teraz właśnie jeszcze ten paszport złożyłam i to już będzie komplet. Idziemy do autka i pewnie podjedziemy na chwilę do mamy, chociaż ona jest chyba w pracy, ale ja bym chciała z domu zakosić jedną książkę. No, więc zajedziemy na sekundę. Andrzeju, będziemy dzisiaj robić coś ciekawego jeszcze? Nie? A może pójdziemy do kina? Ja o 18 mam chwilę pracy. A no tak, zapomniałam. Andrzejek jeszcze dzisiaj wraca do pracy. No to nie. To jedziemy szybko przez dom mamy, zabieram książkę i jedziemy do domku. Jesteśmy w domu. Trochę jest późno. O, widzę, że Dorota do mnie pisze, bo otworzyłam z nią panel dyskusyjny, już wam tłumaczę, o co chodzi. Więc tak, mieliśmy pojechać do mojej mamy, nie podjechaliśmy, stwierdziliśmy, że w sumie i tak będę musiała tam znowu jechać, żeby odebrać te dokumenty, które, które wymieniam, więc wtedy przy okazji zajdziemy za, po tą książkę. Natomiast stwierdziliśmy, że skoro mamy po drodze, to zajedziemy do centrum na Łopuszańskiej, dlatego że wiecie, jak to jest. Jak się daje komuś jedzonko w pojemnikach, to potem te pojemniki nie wracają. I tak się składa, że mimo, że mieliśmy ich bardzo dużo, żeby nie powiedzieć brzydziej, no to naprawdę prawie wszystkie zniknęły. Byliśmy w Pepco po te pojemniki, przy okazji w Action kupiłam sobie takie tofinki, karmelki, takie te kółka, co się kładzie na kubek herbaty, które się potem rozpuszczają i są przepyszne. Ciasteczka z karmelem to są chyba. No, mniejsza o to. W każdym razie już wychodzimy z tego centrum i z naprzeciwka idzie sobie taka, no powiedzmy, Grażynka z dzieckiem. I widzę, że ta dziewczynka, nie że przypadkiem, tylko celowo wyrzuca śmieci po Kinder Joyu. I tak pierwsze, co mi przyszło do głowy, Boże, no chyba dziecko z konia spadło. Co jest? W sensie takim, w zasadzie to nie dziecko z konia spadło, tylko matka z konia spadła. Dlaczego w ogóle, wiecie, olała temat, idzie dalej. No więc zatrzymuję je i mówię, że coś upuściły i że trzeba to posprzątać, bo nie można śmiecić w galerii handlowej. I wiecie co, rozbroiła mnie ta sytuacja, dlatego że to dziecko było w szoku, ta pani zresztą też, ta dziewczynka to oczywiście posprzątała, no bo stałam nad nią i patrzyłam, jak to robi. Ale najgorsze chyba w tym wszystkim było to, jak zachowała się ta jej mama. W sensie, wiecie, gdyby ona mogła spojrzeniem zabijać, to ja bym tu nie siedziała teraz. I tak chciałam zapytać, otworzyć taki panel dyskusyjny. Widzę, że już Dorota pisze pierwsze wiadomości. I zapytać was, co wy robicie w takiej sytuacji? Czy jak idziecie gdzieś ulicą i idzie sobie taki bąbel i on ewidentnie śmieci, to czy zwracacie mu uwagę? Bo już kiedyś mieliśmy taką sytuację u nas na naszym wspaniałym osiedlu nowobogackich młodych rodzin, gdzie ktoś zwrócił uwagę na to, że jakby rozumiemy, że dzieci to dzieci, ale że bawienie się, wiecie, jakby nie w tej strefie, gdzie jest zabawa, tylko w strefie tej, gdzie się wchodzi do mieszkań. U nas blok jest w literę U, więc robi się taka studnia, jest straszne echo. Bawienie się w zabawie, kto krzyknie głośniej, to może słaba zabawa i już na pewno nie w tym miejscu. To pojawiło się tam, zrobiła się z tego oczywiście mega gówno burza na tej grupie osiedlowej, ale pomijając to, pojawił się taki komentarz, że jakaś pani napisała, że ona sobie nie życzy, żeby jej dziecku zwracać uwagę w takich sytuacjach, bo potem to dziecko ma traumę. I tak właśnie przypomniało mi się to teraz w kontekście tego, jak wściekła była na mnie i było to widać ta mama tego dziecka. W sensie zastanawiam się, no bo wiecie, ja nie stałam nad tym dzieckiem jakoś tak, żeby na nie krzyczeć, czy robić mu coś złego. Tej dziewczynce się nic nie stało, po prostu powiedziałam jej, żeby to podniosła i że nie wolno takich rzeczy robić. I jakby dopilnowałam, żeby faktycznie to zebrała z tej podłogi, potem sobie poszłam dalej, ale no właśnie. Jakoś tak, nie wiem. Przeraża mnie to, wiecie, bo tak myślimy sobie już, wiadomo, też o tym, że za jakiś czas może fajnie byłoby mieć swoje dziecko. I ja nie wiem, czy ja bym mogła żyć takim małym prosiaczkiem.
Jakby wiem, że jak sobie wychowam, tak będę miała. Zastanawiam się tylko, jak patrzę na takie sytuacje, czy te dzieci jest tak ciężko wychować, czy tym niektórym rodzicom tak bardzo się nie chce. To jest taki temat. No, w każdym razie otwieram panel dyskusyjny. Mam nadzieję, że ktokolwiek będzie chciał ze mną podyskutować i podzieli się jakimiś wrażeniami, czy w takich sytuacjach właśnie zwraca dziecku uwagę i czy w ogóle to rusza, czy jakby wiecie, nie moje dziecko, nie mój problem, idę dalej. Nie? I czy zdarzyły wam się jakieś takie sytuacje, gdzie kulturalnie komuś zwróciliście uwagę, a ten ktoś zamiast po prostu ją przyjąć, to jeszcze zrobił wam OPR albo rzucił takim spojrzeniem, że chcielibyście, wiecie, zapaść się pod ziemię, mimo że nie zrobiliście nic złego. Dziwna to była sytuacja. Naprawdę mega dziwna. No ale już dobrze. Kończę ten mój dzisiejszy wywód. Myślę, że dzisiaj nic ciekawego się nie wydarzy. Niestety. Andrzejek właśnie usiadł do komputera i będzie pracować. Ja rozpakuję moją torbę z zakupami. O, pokażę wam coś, bo poza pojemnikami i trofinkami kupiłam sobie kapcie. O te trofinki, to o to mi chodzi. Caramel waffle. Coś takiego. Pojemniki. Nie będę wam pokazywać, no bo to wiecie, zwykłe plastiki. Ale kupiłam sobie ekstra te papcie w Pepco. I słuchajcie, jakie tanie. 10 zł. O, takie świąteczne. A drugie są jeszcze bardziej ekstra. Kosztowały chyba 2 dyszki. Jeszcze się upewnię. Tak, no 2 dyszki. I obczajcie, jakie słodziaśne. Tylko może to wyjmę, bo to jest straszne. Takie słodziaki. Piękne są. Zabiorę sobie stąd i zostawię je u rodziców Andrzeja, bo tam kapcie, które zazwyczaj noszę, już są trochę starane życiem. Więc myślę, że pora się ich pozbyć. Tylko nie wiem, czy zabrać sobie tam obie pary, czy zabrać tą, a tą jednak zostawić na chacie, bo są przeboskie. Chociaż ja mam podobne, w sensie mam już jedne takie papcie, które mają łóżka. To są papcie z zeszłego roku, z Home and You chyba. Pokazałabym je wam, ale nie mam pojęcia, gdzie je porzuciłam. No w każdym razie to jest przeurocze. I kosztowało tylko 2 dyszki. Ekstra cena. I taka wiecie, jeszcze podeszła taka, żeby się nie ślizgać. Mega spoko. 38-39 rozmiar wzięłam. Spoko. Dobra, uciekam. Andrzej bierze się do pracki. A ja wyciągam z lodówki bubble tea, no bo oczywiście, jak żeby inaczej. Musiałam kupić, skoro już byłam w miejscu, gdzie je sprzedają. I obejrzę sobie pewnie wczorajszego Masterchefa. No. To na dziś tyle. I widzimy się jutro.